Rzeszów jest jednym z trzech miast, w których Nowoczesna rozpocznie w sobotę konsultacje swojego programu. Jak mówią liderzy partii, ma on być alternatywą dla tego, co Polakom proponuje PiS i PO. Konsultacje będą dotyczyły pięciu zagadnień, m.in. ładu konstytucyjnego, jego wpływu na bezpieczeństwo polskich rodzin, nowoczesnej gospodarki, patriotyzmu. To właśnie te kwestie będą najważniejszymi elementami programu Nowoczesnej. W przeciwieństwie do innych ugrupowań chcemy nie tylko mówić, ale także słuchać ludzi, deklarują liderzy partii. To ważne, żeby w końcu powstała alternatywa do tego jałowego sporu, który w Polsce miał miejsce między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Nowoczesna prawie rok temu powstała po to, żeby ludzie mieli prawdziwą alternatywę. Po konsultacjach w Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu program Nowoczesnej zostanie oficjalnie przedstawiony w Warszawie. Partia przygotowuje także specjalny program dla pięciu województw Polski Wschodniej, w tym Podkarpacia. Ma to być nie lista pobożnych życzeń, ale to, co faktycznie można zrobić, by niwelować różnice w ich rozwoju, mówią liderzy ugrupowania.